Każdy z nas jest dzieckiem światła i podświadomie go poszukuje. Podziwiamy wschód słońca, bezchmurne niebo, a gdy zapada noc, czujemy się niepewnie. I nic w tym dziwnego, gdyż noc należy do sił ciemności, które podświadomie są nam obce. Żaden człowiek nie może żyć bez słońca, a odgrodzony od jego boskiej energii prędzej czy później popadnie w smutek i chorobę. 21 grudnia, w momencie tzw. przesilenia zimowego, światło znów przejęło panowanie nad światem. Noce znów stają się krótsze, a dni dłuższe. I świetlista energia silnie wpływa na każdego z nas. Niestety tak bardzo oddaliliśmy się od naszej natury i od tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Ta izolacja od naszych prawdziwych korzeni ma tragiczne skutki, które obserwujemy na co dzień. Przerwij to błędne koło. Podziwiaj słońce. Czuj jego moc i energię. Niech naturalne światło wypełni każdą komórkę twojego ciała. Naładuj twoje wewnętrzne akumulatory i pozwól, by dobra energia rozświetliła wszystkie ciemne strony twojej natury, przepędziła złe myśli, złe uczynki i wszelką ciemność. Podziel się światłem z ludźmi dookoła. Niech twoja aura stanie się czysta, świetlista i pełna mocy. Niech twoja siła wypełni świat dookoła miłością, dobrocią i energią, gdyż światło jest silniejsze niż ciemność. Każdego dnia korzystaj ze słońca i z rozsądkiem przyjmuj jego ciepło. Odrzuć okulary przeciwsłoneczne i kremy z filtrem, gdyż one blokują światło, odgradzają cię od twojej prawdziwej natury. Twój wewnętrzny głos podpowie ci, jak długo możesz korzystać z bezpośredniego słońca, by nie uszkodzić twojego ciała. Zacznij stopniowo, gdyż będąc długo w cieniu, twoje ciało jest osłabione i powinno przyjąć boską, świetlistą energię stopniowo. Słuchaj się w siebie, w to, co czujesz, co mówi do ciebie twój wewnętrzny głos. Odetchnij głęboko i czuj tą cudowną, regenerującą energię. Poczuj obok ciebie anielskich posłańców światła, którzy zawsze stoją do twojej dyspozycji i są gotowi, by ci pomóc. Korzystaj z mocy światła tak często, jak to możliwe, a szczególnie gdy czujesz się źle psychicznie lub fizycznie. Moc światła usunie z twojego wnętrza wszystko to, co złe.